Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sharikan. Witajcie ponownie w Teardown, czyli symulatorze zniszczenia. Dzisiaj trafiamy sobie razem z moim ulubionym, wiernym towarzyszem Pipkiem do świata Security Breach, czyli FNAF-a. I będziemy niszczyli te przebrzydłe animatroniki, czyli coś, co kangurki lubią najbardziej na świecie. A wy oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, aby przyszłe materiały z Teardown oraz innych gier was nie ominęły. A teraz zacznijmy zwiedzanie tego wspaniałego lokalu, na którym widzę, że już są narysowane pizze. Nienawidzę pizzy, a przynajmniej nie takiej, bo to chyba jest hawajska, więc musimy ją wysadzić w powietrze. Co tu jest w ogóle napisane? Freddy, Bonnie, Chica. Aha, to jest lista animatroników, które możemy tutaj znaleźć. Z tego co widzę, to... Oj, Pimpek, przestań się przewracać. Przepraszam bardzo, ale Pimpek wypił przeterminowanego kubusia, no i teraz mu odwala trochę. Bonnie nie ma, jest Chica. Elo, siema Chica. I wiecie co ja tu zauważyłem? Że w tym pomieszczeniu, zaraz za tymi drzwiami, wiecie kto się znajduje? Ha! Mamy cię na gorącym uczynku. Widzę jak zjadasz śmieci teraz. Co masz na swoją obronę? Widzę jak wpierdzielasz, aż ci się uszy trzęsą. Czy co tam kurczaki mają? Widzę jak jesz te śmieci. No nie, skończyło się babci sranie teraz w tym momencie. Wysadzamy to w powietrze razem z Chicą. Let's go! O nie! To kawałki Chiki właśnie wyleciały. Jakby Freddy pytał, to miała wypadek. Jadła coś za ostrego po prostu i wyleciała w powietrze na kibelku. Okej, jasne? Chronicie mnie, okej? No to tyle, jeden animatronik mniej, czyli trzeba Chikę wziąć i... Pimpek, co ty tam robisz? Przestań, uspokój się. Trzeba Chikę wziąć i stąd wymazać. A wymarzemy ją za pomocą... O, tego. O kurde, trochę za mocne moim zdaniem. Zobaczmy co my tutaj mamy w ogóle. Tu jest jakaś winda, ale zanim się tam przejdziemy, bo widzę, że tam są chyba pomieszczenia wszystkich animatroników, to zanim tam wejdziemy... Ja, to jest ta komórka, w której możemy się chować albo robić sobie zdjęcia. Ej Pimpek, wsiadaj do środka. Będziemy robili sobie zdjęcie teraz. Jakiego selfiaka sobie walniemy, nie? Myk. Znaczy to sobie musisz wyobrazić, nie? Bo tutaj nie ma nic na wnętrzu. Ja ci zrobię selfiaka. Przesuń się, dobrze. Uwaga, uśmiech. Aha, same drzwi zostały. To są te najgorsze, najgorsze ze wszystkich po prostu. O, nienawidzę tych robotów. Nie wiem jak wy się nazywacie, ale jesteście dziadowskie. Nienawidzę was, nienawidzę was. Niszczycie teraz. Za te wszystkie jumpscary. To miało być o FNAF-ie, o animatronikach, a nie o robotach, rumpach, co jeżdżą i czyszczą dywany po prostu. Pimpek, nasikaj na niego jeszcze. To jeśli mamy to zrobione, tu jest Sunnyside Daycare. Czy ja mogę wejść na Daycare? Powiedz, że tu jest jeszcze samochód, który działa. Pimpek, pakuj swoje 4 litery. Jedziemy na wycieczkę do Daycare. No nie mów mi, że to są oni. Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Co to jest on? Matko jedyna, Sandro! Z jakimiś kurczaczkowymi łapkami. Co oni ci zrobili? Ty jesteś bardziej upośledzony niż w tej grze. Nie no, dobra, spoko. Ładny występ, podobało mi się. Czy udało mi się właśnie wyjść poza mapę? Naprawdę udało mi się wyjść poza mapę? Powiedz mi, że mogę stąd spać. No nie, mogę wylecieć poza mapę. No to nieźle. To wygląda jak jakaś małpa, nie? To nie wygląda jak Freddy Fazbear. Au, 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 au. Przepraszam. I mamy w końcu pomieszczenie Chiki, w którym to siedzi i zajada się pizzą hawajską. Chica... co to jest? Chica chla... chlu? Nie wiem co tam jest napisane, ale ma nawet pizzę na ścianie przyklejoną. A co to jest za ziomek niwy tutaj w tym... To jest lustro? Czy to jest zdjęcie Gregorego? Czy ona ma ołtarzyk z Gregorym? Chica, czy ty chcesz mi coś powiedzieć teraz w tym momencie? To skoro tu jest Chica, to musimy dodać sobie Chica, nie? To jest taki starszy model Chiki, bo niestety w NAF Security Bridge nie było. No i proszę, i mamy pierwszego animatronika uwięzionego teraz w klatce. No i jak się z tym czujesz? No i jak się z tym czujesz? No i teraz będziesz zarabiała dla mnie pieniążki. Więc zarabia pieniądze dla mnie, bo się hajs nie zamakańczy, dawaj! O matko jedyna, wydostała się! Chica się wydostała, Pimpek! Ale jest chyba zbyt głupia, żeby wiedzieć, w którą stronę ma iść. W ogóle się jej chyba nóżki połamały teraz, z tego co widzę. Dobra, to ją tam zostawiam póki co. My przejdziemy się tu, tu jest jakiś superstar. Superstar, Fazbear Blast, superstar! No fajnie, tylko czemu tu tak pusto? Z tego dodamy sobie wszystkie animatroniki, które są tylko w tej grze i wysadzimy je...
albo i nie wysadzimy sobie ich jeszcze w powietrze. I oni wszyscy mają normalnie zdjęcie Gregorego. Co jest? To jest Roxy? Na pewno. Roxy jest ostatnią osobą, która ma zdjęcie Gregorego. On ją tak wkurza, że jedyne co by tu miała Roxy, to co najwyżej taką przekreśloną wersję tego Gregorego, nie? Albo taką totalnie zniszczoną, poobijaną. Worek treningowy taki. A to różowe, to co to jest? Wolę nawet nie pytać, co to jest. Możliwe, że szminka. Tak, to na pewno była szminka. No, moim zdaniem to oczywiście to pomieszczenie jest najlepsze na świecie. Ja oczywiście nie posiadam Roxy, no i to jest smuteczek so much, bo są tylko jakieś ciki, sranie w banie, jakiś balon boy? To jest najgorszy dziad... No... No, tam gdzie twoje miejsce jest! Śmieciu mały! Nikt cię nie lubi. Ty, czy ja zrobiłem właśnie dziurę? Ale się patrzy, o nie, Freddy zobaczy, że to nie jest Gregory! To nie jest Gregory! To jest jakiś balon bój! Ojej, co ja mu zrobiłem? On zaczął na zielono wypuszczać jakiś ciecz z siebie. A, bo to jest familijny content, zapomniałem, więc ketchupu nie będzie. Będą tylko jakieś zielone rzeczy z niego się wylewały. Freddy, zostaw mnie w spokoju, przecież ci mówię, że to nie jest Gregory! Odejdź stąd, no! Zostań sobie tam z Gregorem i ułóż sobie życie na nowo, czy coś. Dobra, przejdźmy może dalej. Co mamy w kolejnym pomieszczeniu? Freddy Fazbear! Jezu, przecież to jest... Czemu on ma taką kwadratową szczelę teraz? Jak to jest Sigma? Sigma Freddy! Jo, mamy wózki! No to wjedziemy tam oczywiście tym wózkiem. Jakiś maluch 126p. Pakuj swojego dupala do mojego woza, jedziemy w podróż! O nie, Bunny! Bunny widzi, że ja też się znęcam nad Gregorem. Ale ciebie nawet w tej części nie ma, więc chłopie, odpuść sobie, słyszysz? On sobie nic z tego nie robi totalnie. Ale ja pamiętam, że miałem jakąś broń, która będzie w stanie cię pokonać. Wziąłem mu i w głowę zamieniłem w ciecz. A najgorsze jest to, że on dalej żyje mimo wszystko. To przeżyj sobie to! No dalej żyje. Ale czy możesz mi zrobić jumpscare'a teraz? Jak? Ale ja cię jeszcze nie zniszczyłem, mordko. Dobra, to nie działa na ciebie, to już sprawdziłem. Mega gun! Czy to jest jakiś... Ty, odkryliśmy podziemia teraz na dole. I tu jest więcej tych dziadowskich robotów. No, cóż się... No tak się bawić nie będziemy po prostu, nie? Oczywiście, dziadowskie roboty, których nie lubimy! Wybawisz to! Tak jest! I króliczka też wysadzimy w powietrze. No bo co? On działa i co jest najlepsze? Jemu jakby głowa świeci? No dobra, czy mamy tutaj coś jeszcze w tym śmiesznym pomieszczeniu? Cokolwiek, oprócz jakichś pustych półek i nic poza tym tu nie ma. Myślałem, że to są jakieś toalety albo coś. Ale z tego co widzę, to chyba nie ma nic tu już poza tym. Tak? To jest taka bida? To jest to są toalety? To chyba były toalety. A tu są schody jakieś! I dokąd ja się dostanę tymi schodami? Dobre pytanie. Tu mamy parter, piętro. A tu jest jeszcze coś jeszcze ukryte. Music Man. Ej, nieźle, dobra. I co to jest? Vani? Oho. I mamy nawet jakiegoś Robloxmana. Robloxman tu przyszedł i został zaatakowany przez Vani. A, to chyba nie powinniśmy iść wyżej. Ej, no naprawdę takie jest zakończenie? Nawet dachu nie macie zrobionego? Jakie te ściany są pobudowane? No ja rozumiem, że to jest chyba jeszcze w trakcie budowy, ale bez przesady. Dobra, to teraz czas zniszczyć te wszystkie animatroniki, co nie? Aber Church ready. A, sorry, Uni Bean ready. Jakbyście potrzebowali kiedyś remontu u was w kuchni albo w łazience, to wezwijcie Sharikana. Bardzo chętnie zniszczę wam wszystkie płytki. A ona to przeżyła. No nie, 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 no nie. Dobrze. Żyjesz dalej? No to już niedługo. Dobra, ta broń w ogóle nie robi na nich wrażenia. Uwielbiam tą broń, nie? Jest świetna. Może nie zadaje jakichś dużych obrażeń, ale robi fajne efekty środowiskowe. O, czarna dziura. Tego jeszcze nie było. Czy czarna dziura będzie w stanie zniszczyć animatroniki? Oczywiście, że... Pewnie nie. Jedyne co niszczy to mój komputer i FPS-y. Jedyne do tego się to nadaje. Ja już nawet nie wiem, czy to animatroniki, czy to jakiś samochód, bolid? Aha, jakby nigdy nic sobie, nic nie robią z tego. Fajnie. A co ja mogę? Aha, bo ja się ty... Ło, to jak w Doomie teraz mi się włączył tryb. No tak, bo to jest... Ja mogę na tym latać nawet, co ty gadasz? Na tym shotgunie mogę latać sobie. Ej, fajne to jest, nie? Ja mogę nimi rzucać.
Wysadzimy go? Wysadzimy go, co? Chcecie, żebym go wysadził? Oczywiście, że chcecie, żebym go wysadził. Woo! A przy okazji wysadzimy cały kompleks. Oh yeah, baby! O, ej, to jest obiecujące. Chyba widziałem, że tam spada na dół. A nie, jednak się skitrał. Jakim prawem ty to przeżyłeś? O! Katana! No nie wierzę, że on jest w stanie przetrwać nawet katanę! No co jest z tobą? Jakim prawem? To jest... A, zamienię cię w złoto i podpalę cię jakoś. O, albo cię lawą obleję po prostu jak w Minecrafcie. No, i co, żyjesz dalej? Ale co to za życie, nie? Dobra, Pimpuś, chodź, bo mamy tu bardzo dużo animatroników. Mamy Toichikę i Witerę Chikę. Ja nawet nie wiem, czy to się różni. Mamy takie dziadostwo. I Toichika. O, to ona wygląda trochę tak bardziej. Ale one nic nie robią. Nic totalnie nie robią. Dobra, to ja bym chciał takie animatroniki, które jednak się poruszają. Więc wracamy i zrobimy sobie, uwaga, zrobimy sobie całe trio animatroników, a moim zadaniem będzie się przed nimi schować. Ale zanim to zrobimy, to sobie jeszcze wezmę i zrestartuję mapę, bo jest cała zniszczona. Wypuszczamy ich tutaj. A moim zadaniem jest przetrwać jak najdłużej. Oczywiście schowam się w pokoju Freddy'ego. Freddy, musisz mnie skitrać, słyszysz? A co ty masz to takie różowe u siebie w pokoju? To na pewno nie jest szminka w takim razie. Zaczynam podejrzewać, że to są jakieś inne rzeczy, ale nie mogę mówić o tym, bo to jest content familijny. Dobra, Freddy mnie atakuje. Znaczy, może mnie nie atakuje. Freddy! Zróbże coś! Twój starszy model mnie atakuje! Freddy, jak się do ciebie wchodzi? Freddy, chcę wejść w ciebie! Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale chodzi mi, że chcę wejść do niego. A nie w niego. Znaczy, dobra, nieważne. Freddy, bo mnie animatroniki atakują! Freddy został pokonany przez jego starszy model! Dobra, muszę ich przejechać moim Fiatem 126P! To teraz już wiem, czemu ten model został wycofany. Dobra, wózkiem! Wózkiem golfowym cię przejadę! Albo i nie! Chika! Potrzebuję cię! Chika audio wouldn't work. Albo jej trzeba ten wsadzić do mordy mikrofon czy coś tam, głośnik jakiś. I ona tu kebaba sobie robi. To ty, mając do dyspozycji możliwość zjedzenia kebaba jakiegoś fajnego, to ty żrasz śmieci? O Boże, Chika, ty jesteś niereformowalna. A musimy stąd uciec i to jak najszybciej. Jestem w stanie zniszczyć jakoś te animatroniki. Użyję teraz najpotężniejszych broni, jakie tylko mam. Woo! Tylko muszę sobie jeszcze trafić. Aaa! Jak on? Myślałem, że on wypadł za mapę. Dobra, tylko tak, żeby nie zginąć. No dobra, bez komentarza to zostawię. Ale chyba udało mi się porobić tego Boniego. Słyszeliście, jak on krzyczał na sam koniec? A był chyba pożegnalny, jego ostatnie... Gówno, tam dalej żyje. Ale ucho mu odpadło. Ej, czyli się go da jakoś zniszczyć. No, strzelaj. O, kolejne ucho mu odpadło. O, dobra, to może jestem w stanie ich zniszczyć, tylko potrzebuję naprawdę potężnej broni. Bo oni dalej stoi. Jak to jest możliwe, chłopie? To RPG to jest jedna z najpotężniejszych broni w tej grze. On dalej żyje. Dobra, szukamy jakiejś potężnej broni. Jeszcze Chika tu spadła. Nie, ratunku. Masz tam z panikiem jakimś cię gazowym. No, oni sobie nic z tego nie robią, prawda? Lawą ich też nic im to nie robi. Come on! Come on, jestem uwięziony! No już, zostawcie mnie! Animatroniki mnie pokonały! Najgorzej! Moi kochani, mam nadzieję, że odcineczek z FNAF Security Breach w Teardown wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, żeby mi było miło i widzimy się w kolejnych super odcinkach u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!